10 najpotężniejszych armii na świecie 2024. Miejsce 10. Włochy. Włochy są członkiem Paktu Północnoatlantyckiego od 1949 roku. Włochy wydały w 2022 roku na swoją armię około 37 miliardów dolarów, co stanowi około 2% PKB kraju. Włoska armia składa się z około 170 tysięcy czynnych żołnierzy i 20 tysięcy rezerwistów. Ponadto Włochy posiadają siły paramilitarne, Korpus Karabinierów, odpowiednik żandarmerii wojskowej. Służy w nim 107 tysięcy ludzi. Łącznie armia włoska ma w służbie 297 tysięcy personelu wojskowego. Włochy posiadają różnorodne zasoby sprzętu wojskowego, w tym około 200 czołgów Leopard 2 oraz Ariete. Włoskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 850 samolotów wojskowych, w tym 92 samoloty myśliwskie i 84 samoloty szturmowe. Włochy posiadają także 404 śmigłowce oraz 58 śmigłowców szturmowych. Włoskie wojsko ma do dyspozycji ponad 68 tysięcy pojazdów opancerzonych, 68 sztuk artylerii samobieżnej oraz ponad 100 dział holowanych. Włochy posiadają także około 20 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Włoska marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 2 lotniskowce, 4 niszczyciele, 13 fregat oraz 8 okrętów podwodnych. Miejsce 9. Francja. Francja jest członkiem NATO od 1949 roku. Francja wydała w 2022 roku na swoje siły zbrojne około 46 miliardów dolarów. Stanowi to około 2% PKB kraju. Francuska armia liczy około 205 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 35 tysięcy rezerwistów. Ponadto Francja posiada siły paramilitarne, żandarmerię narodową oraz gwardię narodową, które łącznie liczą 175 tysięcy personelu. Łącznie francuska armia ma w służbie 415 tysięcy personelu wojskowego. Francja posiada różnorodne rodzaje sprzętu wojskowego, obejmujące 220 sztuk czołgów AMX-56 Leclerc. Francuskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 1000 samolotów wojskowych, w tym 226 samolotów myśliwskich Dassault Rafale oraz Dassault Mirage 2000. Francja posiada także 348 śmigłowców oraz 70 śmigłowców szturmowych. Francuskie wojsko ma do dyspozycji ponad 72 tysiące pojazdów opancerzonych, ponad 90 sztuk artylerii samobieżnej, takich jak armatohaubice Cezar. Francja posiada także zaledwie 13 jednostek wyrzutni rakietowych. Francuska marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 1 lotniskowiec, 10 niszczycieli, 11 fregat oraz 9 okrętów podwodnych. Francja jest również mocarstwem nuklearnym i posiada około 300 głowic jądrowych. Miejsce 8. Japonia. Japonia w 2022 roku wydała około 46 miliardów dolarów na cele obronne. Wydatki na wojsko stanowiły 1,1% PKB kraju. Japońska armia liczy około 240 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 55 tysięcy w rezerwie. Ponadto Japonia posiada siły paramilitarne, które liczą 14 tysięcy personelu. Łącznie armia japońska ma w służbie 309 tysięcy personelu wojskowego. Japońskie siły samoobrony posiadają różnorodny sprzęt wojskowy, w tym około 1000 czołgów. Japońskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 1450 samolotów wojskowych, w tym 217 samolotów myśliwskich i 27 samolotów szturmowych. Japonia posiada także 566 śmigłowców oraz 120 śmigłowców szturmowych. Japońskie wojsko ma do dyspozycji ponad 111 tysięcy pojazdów opancerzonych, ponad 238 sztuk artylerii samobieżnej oraz 480 dział holowanych. Japonia posiada także 100 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Japońska marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 36 niszczycieli, 4 fregaty, 6 korwet oraz 21 okrętów podwodnych. Miejsce 7. Pakistan.
Pakistan w 2022 roku wydał około 10,3 miliarda dolarów na cele obronne. Wydatki na wojsko stanowiły 2,6% PKB kraju. Pakistańska armia liczy około 645 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 550 tysięcy w rezerwie. Ponadto Pakistan posiada siły paramilitarne, które liczą 500 tysięcy personelu. Łącznie armia pakistańska ma w służbie 1 704 tysiące personelu. Wojskowego. Posiada także duże zaplecze mobilizacyjne. Pakistańskie siły zbrojne posiadają różnorodny sprzęt wojskowy, w tym około 3750 czołgów. Pakistańskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 1400 samolotów wojskowych, w tym 363 samolotów myśliwskich i 90 samolotów szturmowych. Pakistan posiada także 320 śmigłowców oraz 60 śmigłowców szturmowych. Pakistańskie wojsko ma do dyspozycji ponad 77 tysięcy pojazdów opancerzonych, ponad 1200 artylerii samobieżnej oraz 3350 dział holowanych. Pakistan posiada także 1800 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Pakistańska marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 2 niszczyciele, 6 fregat, 2 korwety oraz 9 okrętów podwodnych. Pakistan jest również mocarstwem nuklearnym i posiada ponad 165 głowic jądrowych. Miejsce 6. Korea Południowa. Korea Południowa w 2022 roku wydała około 46,4 miliarda dolarów na cele obronne. Wydatki na wojsko stanowiły 2,7 PKB kraju. Armia Republiki Korei liczy około 555 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 500 tysięcy w rezerwie. Ponadto Korea Południowa posiada siły paramilitarne, które liczą 75 tysięcy personelu. Łącznie Armia Południowo-Koreańska ma w służbie 1 130 tysięcy personelu wojskowego. Południowo-Koreańskie siły zbrojne posiadają różnorodny sprzęt wojskowy, w tym około 2330 czołgów. Siły powietrzne Republiki Korei mają na wyposażeniu 1600 samolotów wojskowych, w tym 402 samoloty myśliwskie i 100 samolotów szturmowych. Wojsko Republiki Korei ma do dyspozycji ponad 134 tysiące pojazdów opancerzonych, ponad 3000 artylerii samobieżnej oraz 5600 dział holowanych. Korea Południowa posiada także 580 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Marynarka wojenna Korei Południowej jest wyposażona m.in. w 13 niszczycieli, 18 fregat, 7 korwet oraz 22 okręty podwodne. Miejsce 5. Wielka Brytania. Wielka Brytania jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego od 1949 roku. Wielka Brytania wydaje na swoją armię około 50 miliardów dolarów rocznie. Liczebność brytyjskiej armii, zwanej jako British Army, wynosi około 194 tysiące czynnych żołnierzy oraz około 37 tysięcy rezerwistów. Łącznie armia brytyjska ma w służbie 231 tysięcy personelu wojskowego. Brytyjska armia posiada sprzęt wojskowy, który obejmuje 220 czołgów Challenger 2. Brytyjskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 660 samolotów wojskowych, w tym 120 samolotów myśliwskich takich jak Eurofighter Typhoon i 26 samolotów szturmowych. Brytyjskie wojsko ma do dyspozycji ponad 73 tysiące pojazdów opancerzonych, ponad 90 artylerii samobieżnej oraz 126 dział holowanych. Wielka Brytania posiada także 30 jednostek wyrzutni rakietowych. Brytyjska marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 2 lotniskowce, 6 niszczycieli, 12 fregat oraz 9 okrętów podwodnych, w tym atomowe okręty podwodne typu Vanguard. Wielka Brytania jest również mocarstwem nuklearnym i posiada 225 głowic jądrowych. Miejsce 4. Indie. Indie w 2022 roku wydały około 81,4 miliarda dolarów na cele obronne. Wydatki na wojsko stanowiły 2,4% PKB kraju. Indyjska armia liczy około 1 450 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 1 155 tysięcy w rezerwie. Ponadto Indie posiadają siły paramilitarne, które liczą 2 miliony 527 tysięcy personelu. Łącznie armia indyjska ma w służbie 5 milionów 123 tysiące personelu wojskowego.
Posiada także ogromne zaplecze mobilizacyjne. Indyjskie siły zbrojne posiadają różnorodny sprzęt wojskowy, w tym około 4600 czołgów. Indyjskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 2210 samolotów wojskowych, w tym 577 samolotów myśliwskich i 130 samolotów szturmowych. Indie posiadają także 807 śmigłowców oraz 36 śmigłowców szturmowych. Indyjskie wojsko ma do dyspozycji ponad 101 tysięcy pojazdów opancerzonych, zaledwie 100 sztuk artylerii samobieżnej oraz 3300 dział holowanych. Indie posiadają także 1500 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Indyjska marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 2 lotniskowce, 11 niszczycieli, 12 fregat, 19 korwet oraz 18 okrętów podwodnych. Oczywiście Indie są również mocarstwem nuklearnym i posiadają ponad 160 głowic jądrowych. Miejsce trzecie – Rosja. Rosja w 2022 roku wydała około 86,4 miliarda dolarów na cele obronne. Odnotowano wysoki wzrost wydatków o 9,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wydatki na wojsko stanowiły 4,1% PKB kraju. Szacuje się, że rosyjska armia liczy około 831 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 250 tysięcy w rezerwie. Ponadto Rosja posiada siły paramilitarne, które liczą 250 tysięcy personelu. Łącznie armia rosyjska ma w służbie 1 331 tysięcy personelu wojskowego. Rosja posiada różnorodny sprzęt wojskowy, w tym około 12 500 czołgów. Rosyjskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 4182 samoloty wojskowe, w tym 770 samolotów myśliwskich i 740 samolotów szturmowych. Rosja posiada także 1531 śmigłowców oraz 537 śmigłowców szturmowych. Rosyjskie wojsko ma do dyspozycji ponad 151 tysięcy pojazdów opancerzonych, ponad 6500 artylerii samobieżnej i 4300 dział holowanych. Rosja posiada także 3880 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Rosyjska marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 1 lotniskowiec, 15 niszczycieli, 11 fregat, 86 korwet oraz 70 okrętów podwodnych. Oczywiście Rosja jest mocarstwem atomowym i posiada łącznie około 6000 głowic jądrowych, co jest największą liczbą na świecie. Miejsce drugie – Chiny. Chiny w 2022 roku wydały około 292 miliardy dolarów na cele obronne. Odnotowano wzrost wydatków o 4,2% w porównaniu z rokiem 2021. Wydatki na wojsko stanowiły 1,6% PKB kraju. Chińska armia liczy około 2 miliony czynnych żołnierzy oraz 500 tysięcy w rezerwie. Ponadto Chiny posiadają siły paramilitarne, które liczą 625 tysięcy personelu. Łącznie armia chińska ma w służbie 3 135 tysięcy personelu wojskowego. Posiada także ogromne zaplecze mobilizacyjne. Chińska armia ludowo-wyzwoleńcza posiada różnorodny sprzęt wojskowy, w tym około 4950 czołgów. Chińskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 3166 samolotów wojskowych, w tym 1200 samolotów myśliwskich i 371 samolotów szturmowych. Chiny posiadają także 913 śmigłowców oraz 281 śmigłowców szturmowych. Chińskie wojsko ma do dyspozycji ponad 174 tysiące pojazdów opancerzonych, ponad 2700 artylerii samobieżnej oraz 1430 dział holowanych. Chiny posiadają także 3145 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Chińska marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 3 lotniskowce, 1 w fazie testów, 50 niszczycieli, 43 fregaty, 72 korwety oraz 78 okrętów podwodnych. Oczywiście Chiny są również mocarstwem nuklearnym i posiadają około 300 głowic jądrowych. Miejsce pierwsze – USA. USA jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego od 1949 roku, czyli od roku jego założenia. Stany Zjednoczone są największym światowym wydawcą na cele obronne.
W 2022 roku budżet obronny USA wynosił około 761 miliardów dolarów. Armia USA liczy około 1 400 000 czynnych żołnierzy oraz 440 000 w rezerwie. Łącznie Armia Stanów Zjednoczonych ma w służbie 1 832 000 personelu wojskowego. USA posiada zaawansowany i różnorodny sprzęt wojskowy, w tym 5500 czołgów, z czego 1000 to czołgi Abrams. Siły powietrzne USA mają na wyposażeniu 13 300 samolotów wojskowych, w tym 1900 samolotów myśliwskich i 843 samoloty szturmowe. Stany Zjednoczone posiadają także 5580 śmigłowców oraz 983 śmigłowców szturmowych. Wojsko USA ma do dyspozycji ponad 303 tysiące pojazdów opancerzonych, ponad 1000 artylerii samobieżnej M109A6 Paladin oraz ponad 1300 dział holowanych M777. USA posiada także 1700 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych jest wyposażona m.in. w 11 lotniskowców, 92 niszczyciele, 22 korwety oraz 68 okrętów podwodnych, w tym typu Ohio oraz Virginia. USA jest oczywiście mocarstwem nuklearnym i na swoim wyposażeniu posiada ponad 5500 głowic jądrowych.